Cześć! Z tej strony Antoni Łącki. W dzisiejszym wideo opowiem Ci, dlaczego ludzie nie lubią ludzi z MLM-u. I naprawdę poczekaj z osądem, zobacz całe to wideo, proszę, szczególnie jeżeli MLM to jest coś, czym się zajmujesz. Postanowiłem nagrać follow-up. Chociaż tak jak powiedziałem wtedy content, teraz powiedziałem follow-up, więc zaraz ktoś się pewnie w komentarzach przyczepi. Trudno! Postanowiłem nagrać follow-up, dalszą część do filmu, w którym opowiadałem o tym, czy MLM jest oszustwem. I w tamtym wideo opowiadam swoją historię, jaką przeżyłem z MLM-ami i na co w takich systemach uważać. I był naprawdę dwojaki odbiór tego wideo. Po pierwsze, to jest najbardziej popularne wideo na tym kanale, co nigdy nie było moim celem. Jest tyle wideo, w które włożyłem tak dużo pracy, a mają po kilka tysięcy wyświetleń, a tamto wideo, po prostu telefon stał gdzieś na boku, to była moja prelekcja na jakimś, już nawet nie pamiętam, na jakim wydarzeniu, związanym z przedsiębiorczością. I to wideo ma chyba ponad 70 tysięcy wyświetleń, co w ogóle rozwala mi głowę. Natomiast, przechodząc do meritum, natomiast chcę jeszcze nawiązać trochę do tamtego wideo. I ludzie zrozumieli je dwojako. Na pewno można podzielić na dwa typy osoby, które obejrzały to wideo. To byli przeciwnicy MLM-u i zwolennicy MLM-u, czyli prawdopodobnie ludzie, którzy MLM-em się zajmują. Natomiast każdą z tych grup, pierwszą grupę nie musimy jakoś dzielić. Chociaż też możemy. Jako osoby takie zdroworozsądkowo słuchające tego wideo i wyciągające wnioski. Oczywiście też hejterzy MLM mówiący, że to najgorsze, co może być i to samo zło. Nie zgadzam się w pełni z żadnym z tych poglądów. Natomiast teraz przejdźmy do osób, które były fanami MLM-u. I o czym one mówiły podczas wypisywania tych komentarzy. Bardzo duża część, co mnie niesamowicie pozytywnie zaskoczyło, chociaż tak naprawdę trochę się tego spodziewałem, ale zaskoczyło mnie to z uwagi na to, jak dużo negatywnych komentarzy tam było, że ludzie, którzy zajmowali się MLM-em i na przykład komentarz, który przypiąłem, niesamowicie dobrze zrozumiał przekaz tego wideo. Że MLM to jest zajęcie jak każde inne, ale jest dużo osób, które po prostu ściemnia i sprawia, że ludzie czują się oszukani. I to był główny przekaz tego wideo, że to nie jest jakiś skrót do bycia milionerem, tylko to jest dużo ciężkiej pracy, a ludzie, którzy się tym zajmują, w bardzo dużej części wciskają, że to jest właśnie coś, co w 5 miesięcy zarobisz 5 tysięcy pasywnie siedząc na plaży. No to jest bzdura po prostu, a dużo osób taką bajkę ludziom sprzedaje i ci ludzie później się zapisują i robią właśnie taki zły PR tym firmom. I oczywiście byli też fani MLM-u, którzy mówili, że o, to po prostu głupota, co ty gadasz, to wcale nie jest oszustwo. I część z nich, kiedy odpisali mi na ten komentarz, czy widziałeś na przykład to wideo, czy tylko przeczytałeś thumbnail? No i potem się okazało, że nie widzieli, a jak zobaczyli całe wideo, to troszkę zmienili swoje podejście. Ale myślę, że to jest coś, na co wszyscy chorują, tak? Na czytanie po prostu tytułów, a nie wchodzenie w treść. A to często może nas zgubić, więc polecam jednak konsumować jakąś treść, żeby wyrazić swoją opinię na dany temat. I moi drodzy MLM-owcy, to szczególnie kieruję do Was, z moją największą sympatią do wszystkich, bo w MLM poznałem naprawdę niesamowicie pozytywnych ludzi, z którymi do dziś utrzymuję kontakt i jesteśmy mega dobrymi kumplami czy znajomymi. I może nawet nie widujemy się jakoś często, ale są to ludzie, którzy jak zadzwoniliby do mnie w środku nocy, chociaż prawdopodobnie nie, bo mam wyciszony wtedy telefon, natomiast jakby coś ode mnie chcieli, jakiejś pomocy, to zawsze bym służył im tą pomocą. Bardzo ich szanuję i mam wobec nich same po prostu pozytywne intencje i myśli. Natomiast teraz przejdźmy do meritum, czyli dlaczego ludzie nie lubią tak bardzo MLM-ów? Spójrzmy na to z takiej obiektywnej perspektywy fana MLM-u. W telegraficznym skrócie. MLM zamiast wrzucić Davida Beckhama czy Brada Pitta na billboard, nie inwestuje tam tych pieniędzy, tylko płaci je swoim klientom za to, żeby oni je polecali. Czy coś jest w tym złego? No nie, nie ma w tym absolutnie nic złego.
poza tą otoczką, która jest wokół tego robiona. Bo ludzie, którzy dołączają do takich systemów, bardzo często zaczynają żyć misją. Żyć misją taką, że Jezus Maria, to tak można zarabiać. Przecież ja muszę uratować wszystkich teraz. Oni pewnie nie wiedzą. Oni pewnie nie wiedzą, że tak można zarabiać. Ja muszę im pomóc. Ja muszę im pokazać, jak żyć. Przecież to taka głupota, że oni robią te wszystkie inne rzeczy, kiedy można robić taką genialną rzecz. I to jest coś, co po prostu niszczy wam relacje. Co po prostu ludzi tak denerwuje, że to się nie mieści w głowie. Sam wiem, bo sam takie rzeczy robiłem, bo byłem młody, głupi i też wierzyłem, że będę teraz zbawiał świat, bo ludzie nie wiedzą tego. Ja odkryłem Amerykę i teraz muszę im wszystkim pokazać, jak oni to błędnie podchodzą do świata i jak oni powinni teraz zarabiać na życie. I to jest coś bardzo źle odbieranego przez ludzi. Co więcej, ja nie będę tutaj tylko mówił, jakie złe rzeczy są robione podczas takiego procesu, ale powiem ci, jak robić to dobrze, bo ja jestem cały czas, nie jakoś super często, ale powiedzmy raz na miesiąc, atakuje mnie ktoś z takiego systemu. Atakuje. Nie w sensie negatywnym, przepraszam, nie chciałem tego tak nazwać. Natomiast po prostu odzywa się do mnie z taką propozycją. I ja bardzo często muszę odmawiać, bo ja wiem, czym mam się zajmować i wiem, co chcę w życiu robić i nie potrzebuję żadnych dodatkowych środków czy też żadnych dodatkowych propozycji biznesowych związanych z MLM-ami. I ci ludzie też są właśnie dwoma różnymi typami. Pierwszy typ to właśnie zbawiciel, który mówi: o Jezu, ale jak ty w ogóle możesz tak mówić, że to taka bzdura, przecież to takie genialne. I tak po prostu jest taki nakręcony, że nie można przemówić mu do rozsądku, tak jak niektórzy ludzie w komentarzach w tamtym filmie. A niektórzy mają podejście: okej, nie to nie, szanuję, dzięki, ja idę robić swoje. I to jest podejście, które skupi wam ludzi. To jest podejście, dzięki któremu ludzie zaczną was szanować. Nie mówię, że teraz was nie szanują, ale będą szanować was dużo bardziej i będą się śmiać z tego, co robicie. Bo wiem, że dużo ludzi się śmieje. Dużo ludzi się też śmiało z tego, co ja robiłem, kiedy zajmowałem się rozwojem osobistym i mówiąc o tym, że się zajmuję rozwojem osobistym, musiałem przez 5 minut tłumaczyć komuś, że nie, ja nie jestem idiotą. Naprawdę jestem normalnym gościem. I wiem, że dużo z was też przez to przechodzi. Ale to dlatego, że zachowujecie się jak fanatycy. Mówię do osób, które zachowują się jak fanatycy. Nie mówię, że wszystkie osoby w tym systemie się tak zachowują. Bo kiedy zachowujesz się jak fanatyk, nie biorą ci ludzie poważnie. A kiedy zachowujesz się jako osoba, która jest po prostu pewna siebie, robi swoje i nie potrzebuje nikogo na siłę wciągnąć do swojego biznesu, to no, dużo inaczej odbierają cię ludzie. Ludzie po prostu mówią: okej, dobra, pokaż, co tam masz. I może komuś się spodoba i zacznie z tobą prowadzić wspólne interesy, a może się nie spodoba i odejdzie i wtedy po prostu idziesz do następnej osoby. I to jest naprawdę cały sekret tego chyba MLM-u. Chociaż moja osobista opinia, nie urażając absolutnie nikogo, jest taka, że niestety MLM-y są budowane w taki sposób, że zawsze góra będzie zarabiać te największe pieniądze, ewentualnie jakieś mniejsze, że tak powiem, kwoty wpłyną do ciebie. Ale dlaczego to nie jest coś dobrego długoterminowo? Bo nie wnosi do świata żadnej kreatywnej wartości. Jesteś po prostu osobą, która jest małym sklepem, ewentualnie no, sprawiasz, że ta firma zarabia dużo więcej pieniędzy. Nie tworzysz żadnej wartości dodatkowej dla świata. Nie sprawiasz, że świat jest lepszym miejscem. A uważam, że każdy powinien coś takiego znaleźć. Dlatego uważam, że MLM nie jest dla mnie. Bo ja chcę mieć świadomość, że ja staram się robić świat w jakimś sposób lepszym miejscem. Że współpracuję z firmami, które coś takiego właśnie robią. A nie być po prostu miejscem, które... Nie miejscem. Ale osobą, która po prostu no, poleca jakieś produkty, że kupuj taki perfum, czy kupuj taki płyn do mycia naczyń, czy kupuj takie odżywki. Cokolwiek, jakikolwiek MLM by to nie był. I to tak naprawdę tyle. Nie chcę bardziej rozwodzić się nad tym tematem. Więc krótkie podsumowanie. MLM jest takim... Też ktoś napisał komentarz, że wybierz jedno, MLM czy prawdziwy biznes. No,
Trochę tak jest, ale trochę nie. MLM to też jest biznes. MLM to jest biznes, to jest zawód jak każdy inny. To nie jest coś, co jest wyżej niż inne zawody. Ludzie żyli, żyją i będą żyć, nie robiąc MLM-u. Więc naprawdę nie starajcie się przekonać każdego. Zostawcie to dla tych, którzy chcą, bo są ludzie, którzy chcą i zawsze będą ludzie, którzy chcą. Nie zamykajcie sobie kontaktów z ludźmi, którzy was lubią i darzą sympatią, tylko dlatego, że nie chcą robić z wami tego, co was tak zafascynowało. Naprawdę, to sprawi, że możecie, że może nie zepsujecie sobie kontaktu z ludźmi, z którymi teraz macie kontakt, którzy nagle dostaną od was wiadomość po 6 latach braku odzywania się, czy macie 5 minut, ale to tajemnica i dopiero możecie im powiedzieć to na spotkaniu w 4 oczy i to jeszcze z drugą osobą, która jest bardziej zaawansowana w biznes. Serio, wyluzujcie, róbcie swoje, ale nie starajcie się zbawić świata, bo po prostu to nie jest tego warte. Naprawdę. Chyba, że jesteście właścicielami takiej firmy i w ten sposób chcecie właśnie zbudować swoją markę. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Mogę się mylić. Chciałem po prostu odnieść się troszkę do tego wideo, bo wydaje mi się, że potrzebowało sprostowania. I mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tego lub wyciągnęłaś z tego jakąś wartość. I daj mi znać w komentarzu, co o tym myślisz. Czy to jest podejście, które jest z tobą zgodne, czy nie? Jeszcze się zastanawiam, w jaki sposób to clickbaitowo nazwać, żeby osoby, które czytają tylko tytuły, mogły sobie poużywać w komentarzach, bo te komentarze są często takie śmieszne, że potem jak ktoś obejrzy to wideo, po tym jak napisał już komentarz taki pełen nienawiści, to pewnie trochę im głupio. Tak się domyślam. No chociaż są i tacy ignoranci, którzy uznają, że nie, to mój błąd, że ja tak nazwałem. Może i tak, nie wiem. W każdym razie dzięki jeszcze raz za obejrzenie i za dotrwanie do tego momentu. I naprawdę życzę wam wszystkim powodzenia w waszych MLM-owych eskapadach i w waszej przygodzie, bo naprawdę to dobrze wspominam taki okres w życiu i wszystko jest dla ludzi. Tylko pamiętajcie, nie bądźcie fanatykami, bo nikt nie lubi fanatyków. Do zobaczenia. Cześć.